Siema, z tej strony Lejmona, to jest mój poradnik, jak nagrywać filmy na YouTube'a. W tym filmie pokażę Wam, jakich programów używam oraz jaki mam sprzęt Wam powiem. Więc zacznijmy od strony technicznej. Mój mikrofon to jest Hero IQOS, tani, nagrywający w dobrej jakości, z przyzwoitą głośnością, ale to potem wyregulujemy w programie. W moim komputerze siedzi i5 9400F GTX 1050 Ti oraz 8 GB RAM-u DDR4 2666 MHz. Jeśli ktoś chce nagrywać filmy z mniej wymagających gier, jak na przykład Minecraft, to wszystko będzie mu na tym komputerze dobrze działać, szczególnie jak kupi sobie więcej RAM-u czy dysk SSD, to wszystko będzie śmigać jak tarala. Więc program, którego używam do nagrywania ekranu, to OBS. Na początku pokazuję Wam się coś takiego. Żeby mieć obraz, żeby program nagrywał Wam obraz, klikacie ten plusik, przechwytywanie okna, OK. I tutaj stąd wybieracie po prostu okno z Waszą grą. OK. Jeszcze wchodzicie w ustawienia, obraz. Tu ustawiacie rozdzielczość, jaką ma wasz monitor, żeby nagrywało wam cały ekran i nic nie obcinało. A tutaj wklejacie rozdzielczość, w której chcecie, żeby wasz film był. A tutaj ilość FPS-ów, w których chcecie, żeby było wasze nagranie. No i to tyle z tego programu. Program, którym nagrywam i obrabiam dźwięk, to jest Audacity. Tutaj nagrałem sobie jakieś tam nagranie przed chwilą. I ja korzystam z dwóch wtyczek do tego programu, Loudmax oraz ReaxComp. Taka drobna uwaga, jak będziecie instalować jakiekolwiek wtyczki do Audacity, to instalujcie wersje 32-bitowe, bo 64-bitowe nie działają po prostu. Dobra, więc na początku pierwsze co robimy, to zaznaczamy całą ścieżkę, wchodzimy do ReaxComp'a i musicie tutaj skopiować wszystkie ustawienia, jakie ja mam tu wpisane, więc z pierwszego, z drugiego, z trzeciego i z czwartego. I klikamy zastosuj. Teraz wychodzimy i wchodzimy w Loudmaxa i tutaj musicie wpisać to samo, co ja mam tutaj wpisane. Znowu klikamy zastosuj. OK. W tym momencie zaznaczamy sobie fragment, dopóki nie zaczniemy mówić. Efekt, redukcja szumu. Uzyskujemy profil szumu, teraz zaznaczamy znowu całą ścieżkę, redukcja szumu i klikamy OK. W tym momencie mamy odszumione nagranie i nasz głos jest teraz taki klarowny i głośniejszy. Program, którego używam do montowania filmów, to jest DaVinci Resolve. Pokażę Wam, jak się z niego korzysta. Więc po uruchomieniu programu wyskakuje Wam coś takiego. Klikacie nowy projekt i nazywacie, bo jak chcecie, ja nazwę poradnik. Najpierw wchodzimy, to jest ważne, wchodzimy do zakładki DaVinci Resolve, preferencje, slash preferences. Nie wiem, w jakim języku macie ten program. W zależności od tego, jaką macie kartę graficzną, czy od NVIDIA, czy od AMD, to od NVIDIA zaznaczacie CUDA, a jeśli macie kartę od AMD, OpenCL. Wchodzimy w File, Project Settings. Tutaj ustawiacie rozdzielczość timeline'a. Najlepiej, żeby była taka sama jak rozdzielczość waszego filmu i miała tyle samo klatek. Teraz wchodzimy w zakładkę Media i w tej zakładce szuka się waszego folderu zarówno z jakimś plikiem audio, tutaj wezmę jakiś randomowy oraz jakiś randomowy film, powiedzmy ten. Teraz przechodzimy do zakładki Edit. Tutaj będziemy przerabiać nasz cały film, więc przesuwacie sobie na timeline wszystko, co chcecie. I pokażę Wam najprostszy montaż. Nawet jeżeli nie chcecie w ogóle ciąć waszego materiału czy coś, to warto zrobić coś, co umili oglądanie. Wyjście z czerni na początku oraz przejście do czerni na końcu. Więc żeby to zrobić, łapiecie za to białe cuśko oraz ustawiacie sobie tyle, ile chcecie, żeby trwało przejście z czerni do samego filmu. Oczywiście w audio też należy to zrobić, ponieważ będzie to takie płynne przejście, nie będzie to takie ostre. Więc przechodzimy na koniec
I tutaj też sobie dajemy. Jeśli chcecie uciąć kawałek, to klikacie ikonkę żyletki i klikacie, żeby wam to przecięło. I usuwacie backspace'em. Jeśli chcecie dać, nie wiem, może jakieś przejście, to Ctrl Z cofacie wasze kroki. Jeśli chcecie dodać, powiedzmy, przejście między jakimiś ujęciami, to wchodzicie w Video Transitions i wybieracie, jakie chcecie przejście. Ja lubię Blur Dissolve. No i chyba to tyle. Więcej chyba już nie będę mówił. A, jeszcze idziecie do zakładki Deliver. I tutaj wpisujecie nazwę waszego pliku, niech u mnie to będzie poradnik. Tutaj wpisujecie lokację waszego filmu. Klikacie koniecznie to, żeby wyrenderował wam się jako jeden film, a nie kilka klipów, bo w tym momencie gdybym kliknął to, to wyrenderowałyby mi się te dwa klipy osobno. Więc w zakładce wideo bierzecie na przykład format, jaki chcecie. Ja biorę MP4, kodek H264, rozdzielczość Full HD, 60 klatek. Nigdy nie bierzcie automatycznego, to się źle kończy. Do Full HD mniej więcej 45 000 kilobajtów na sekundę. W audio upewnijcie się, że macie kodek AAC zaznaczony. No i dodajecie do Renderer Queen. Dobra, za save. I tutaj zaczyna się renderować. Dobra, więc to by było na tyle z mojej strony. Napiszcie, czy przydał wam się mój poradnik. Subskrybujcie koniecznie kanał. Trzymajcie się. Cześć.